Vladan, polubiliśmy te wieczory z Ligą Mistrzów, ogólnie lubimy te wieczory z europejskimi pucharami. Dziś na pewno taki wieczór, który zapamiętacie wy jako piłkarze, zapamiętają kibice. Boraków na 100% zagra już w fazie grupowej europejskich pucharów, ale myślę, że nie powiedzieliście jeszcze ostatniego słowa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Czy do ciebie już dotarło, co się wydarzyło dzisiaj tutaj w Baku? No, dzisiaj naprawdę duże emocje. Myślę, że i dla was poza boiskiem były niesamowite emocje, całe 90 minut. Po prostu znaliśmy, jaki nas mecz tutaj oczekuje i myślę, że zrobiliśmy niesamowite roboty. Pierwszy raz w historii Rakowa mamy grupę, ale tak jak powiedziałeś, to nie jest jeden cel jest zrobiony. Myślę, że mamy szale i ta drużyna jest kompletowa, że może zrobić jeszcze więcej. A dzisiaj nie wiem, co mogę powiedzieć, bo bardzo trudny mecz, może najtrudniejszy w mojej karierze, bo drugie połowę Karba grał bardzo dobrze. Bardzo dobrze zagrał Karabag, my też broniliśmy się niesamowite i myślę, że ten mecz obrona wygrała. Wiadomo, najważniejszy jest awans, zwycięski remis, można tak powiedzieć, ale ty też możesz być bardzo zadowolony ze swojego występu, bo widać tak naprawdę od pierwszego gwizdka, że czujesz się bardzo dobrze na tym boisku i na tym stadionie. Jak ty to oceniasz z perspektywy Murawy? No dobra, tak, ja lubię takie mecze zagrać, wiesz, lubię tak atmosferę, dobre, taki mecz, który ma, wiesz, który pisuje historię. Ja lubię takie mecze zagrać i jestem dumny, że dzisiaj zagrałem dobry mecz i pomogłem Rakowie, i żeby awansować do kolejnej rundy. Ale tak jak powiedziałem na początku, to jeden cel jest zrobiony, ale chcemy więcej. Ta drużyna myślę, że jest gotowa na to. Nie mamy tutaj nic do stracenia, walczymy dalej, ta historia będzie się dalej pisała, a za dziś wielkie gratulacje dla ciebie i całej drużyny. Dziękuję bardzo.